Siemaneczku, cześć i czołem, Czeski z tej strony i witam was serdecznie w kolejnej gierce, której jest Tribe Primitive Builder. Gierka, która wychodzi teraz 12 października na Steamie. Gierka od Polaków i to w sumie jest trzech producentów tej gierki, bo to jest Spacebot Studio, Polyslash SA i Baked Games SA, czyli spółki akcyjne. Wydawcą jest oczywiście Playway, bo jakby inaczej... Takie troszkę symulacyjne gierki, to zawsze wiadomo. Natomiast czy to jest symulacyjna gierka? Troszkę tak, a troszkę nie. Bo w tej gierce jakby trafiamy na taką rajską wyspę. Tak jak tutaj nawet widać takie palemki, skały i tym podobne. No i tam będziemy musieli zaprzyjaźnić się z plemionami i zarządzać nimi później. Tak naprawdę to jest... Gierka jednoosobowa, z pierwszej osoby oczywiście też. O, tutaj też widać dalej te jakieś te palemki i inne rzeczy. Z otwartym światem przede wszystkim, to jest tak zawsze też tam zaznaczany gdzieś tam w opisach, które łączy ze sobą różne gatunki. Jest to taki builder koncentrujący się na konstruowaniu i zarządzaniu wioską takich plemiennych tutaj ludków. Eksploracją, oczywiście tą wyspę będziemy eksplorować gdzieś tam, survivalem, no bo trzeba na tej wyspie przeżyć, tak? Polowanie, crafting i te sprawy, no bo tutaj ma się... Tylko, że taki ogień w takiej chatce to chyba by nie był bezpieczny. Przecież ta chatka by poszła z dymem, ale wiadomo, to jest gra, no to... Nie ten. Ja oczywiście dostałem kluczyk od twórcy, tak więc serdecznie bardzo dziękuję za kluczyk, że mogę wam pokazać tą gierkę troszkę wcześniej. Ograć. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek, premiery będzie drugi odcinek, a później zobaczymy, no jeżeli nam się będzie dobrze grało, znaczy nam i wam oglądało, no to polecimy całą serię. A będzie na pewno co robić, bo podobno wątek fabularny w tej grze to jest 30-35 godzin gry. Ale, żeby wymaksować wszystkie plemiona, tam chyba są według opisu 4 różne plemiona w ogóle na tej wyspie, żeby wymaksować jakoś tam wszystkie plemiona w jakiś tam sposób, to daje podobno nawet ponad 100 godzin rozgrywki, tak więc dosyć sporo, tak trochę, no, daje do myślenia, że tak sporo godzin. Tylko ciekawe, czy to nie będą jakieś powtarzalne też czynności, ale to sobie sprawdzimy oczywiście. Mam jeszcze dla was informację, bo też się podpytałem, ile będzie gra kosztować. Gra będzie kosztować 89,99, czyli praktycznie, no, można powiedzieć 90 zł, ale jednego grysika dostaniecie z powrotem. I na początek, jak gra wyjdzie, oczywiście będzie ta taka tak zwana Steamowa zniżka, którą często twórcy korzystają, 10% taniej będzie. Tak więc chyba na premierę po prostu będzie można za 81 zł gierkę kupić. A my... Zobaczmy w takim razie, co tutaj można tym plemieńcom, nie wahaj się wysłać swojej opinii na adres. O, widzicie, tutaj też fajnie podają, że jak coś wam się nie spodoba albo... Wygnańców. Nieszczęsny koniec mej wyprawy. Pomyślałbyś, że przewodzę tej podróży, albo że chociaż towarzyszę przywódcy. Nie. Przez całe życie uważałem ich za braci, a teraz prowadzą mnie na wygnanie. Głupcy. Twierdzą, że na to zasłużyłem, ale to nie oni musieli żyć z wizją zguby. Odkąd byłem mały, ciągnęło mnie do Badyli. Widziałem w nich potencjał i sposoby łączenia, które dla innych wydawały się niemożliwe. Bokowie byli dla mnie łaskawi, więc nasza wioska rosła. Starszyzna powiedziała mi, że otrzymałem dar. Wioska nie starczała. Byłem przekonany, że bokowie oczekiwali ode mnie więcej. Kierowany wizją zagłady, postanowiłem wznieść bogom ołtarz sięgający niebios. Myślałem, że tak ich zadowolę, lecz bogowie mieli dla mnie inne zamiary. Rozpłatali niebo i pochłonęli mój ołtarz. Wódz uznał, że obraziłem bogów swoją pychą i skazał mnie na wygnanie. Mnie, jedynego, który zna prawdę. Dopiero widząc z bliska płonące skały na wyspie wygnańców, dotarła do mnie prawda. Bogowie chcieli, bym tu trafił. No, proszę, i taki klimatyczny początek z polskim dubbingiem. Taki ukłon w stronę polskich graczy, fajnie. Bardzo mi się podoba.
A to my wychodzimy jako ten właśnie, który został wybrany przez bogów na wyspie, gdzie jest płonący wulkan. Klimatycznie wychodzimy tak z wody. Całkiem fajnie to zrobione. W ogóle bardzo ładna grafika, ale to dlatego też, że no, gierka jest na Unrealu 5 już zrobiona. O, kolana, aż brzydkie. Znam twój język. Guela, Takana toka chana. Edara, koana kada tusa kanaha naka. Koanga tu kona kada. Tusa wida hana ujuela hanga boya waba. Tusa dona ta kona chuta hana. Simpala kana sa taka. Proste. Simpala. Preka, wiesz, no kapłana, atakana, data kantatala, so kantatala, disa unka tanka, misa, podobna fuela, kusa. Ma żyć ryby nad ogniskiem mamy. Kusa, luka, waka, laka, unka, mła. Masz moje podziękowanie, nieznajomy. No dobrze, i tak oto rozpoczynamy. Ojej, a znowuż. Jak to u mnie bywa, mimo że już tutaj jest mały, to ja jeszcze potrzebuję mniejszy. Bardzo ciekawe właśnie jest to, dobra, no teraz będzie ok mniej więcej, że polski dubbing był na samym początku, tak więc no, fajne to jest akurat. Porozmawiaj ze starszym, ugotuj rację nad ogniskiem, zjedz racje żywieniowe. Dobra, no to idziemy gotować. I on mi dał rybkę, tak? A, dobra, tu możemy... Tyk. A, czyli po kolei się gotują, nie? Rychu cychu. Dobra, dziękuję. Jak to można jeść? O, po prostu prawym mogę. Pewnie mógłbym sobie tutaj na pasek dać też, tutaj. Ale na razie nam to jest niepotrzebne. Porozmawiaj ze starszym. A tę mewę będę mógł złapać? Nie, bo ucieka. Eto menda. Na razie też jakoś widzę. Aha, tutaj możemy drewno, tylko potrzebujemy siekierkę. A jak gdzieś tu jest crafting? Ołtarz, mapa, dziennik, postać. Dobra, idźmy pierw porozmawiać z tym starszym. No ładnie, ładnie to wygląda, to trzeba przyznać. Dlatego lecimy dalej do jaskini. Porozmawiać ze starszyzną. O, tutaj też można widzę, jak nożykiem będziemy mieli tutaj ścinać lilę. O, co? Co e? O, gałązki, dobra. No dobra, można zbierać gałązki. O dobra, już mi się podoba, że dostajemy skille w zależności to, co robimy, jakiej czynności wykonujemy, nie? Jak zbieramy, to po prostu tam zbierać zrasta. Nie, ten, nie są kolce, nie. Ale widać, że lubią tutaj przyglądać się lawie. Dobra, ale to dobra, to przede wszystkim to zbierajmy gałązki, bo podejrzewam, że będą, że nam się przydadzą. Cyk, cyk, cyk. O, proszę bardzo, zbieractwo już trzeciego poziomu. Jakieś kamienie widzę, to chyba też będzie można pozbierać. O, proszę bardzo, kamienie. Ale tutaj już trzeba kilof, żeby wyzbierać nam te kamolce. Czy kamolce wyzbierać to może nie, ale żeby wyciągać te kamolce. Kurde, zbierajmy te kamienie, bo się tam podejrzewam, że się przydadzą. Proszę bardzo, zbieracz już poziomu czwartego. To ja zanim dojdę do wodza, to już będę ekspertem w zbieraniu. Panie wodzu, może
Dasz mi coś pozbierać. Dobra, dobra. Ale tutaj trzeba pamiętać, że w tej jaskini na pewno będzie trzeba, że są kamienie, nie? Które będziemy mogli później jeszcze też kill-offem wyzbierać. O ja, zbieracz poziomu 5. Bo tu jeszcze były takie do ścinania rzeczy. No dobrze, idziemy dalej w takim razie. O! Ale nie będę chyba tam mógł wrócić już. Może będę jakoś mógł wrócić. O kurde. Czy tam już nie ma odwrotu? Dobrze, że te kamienie wyzbierałem. O! O! Liście. A, to jeszcze tutaj możemy zbierać te krzaczory. Dobra. Zbieramy. Bo wszystko się przyda. Ja coś czuję, że tu wszystko się przyda, nie? Dobra, idziemy dalej w takim razie. Jakoś tak troszkę wydaje mi się... Albo ja mam takie wrażenie, możecie też mi dać znać, że ta postać wydaje się jakaś taka niska. Być może to moje tylko wrażenie. O Jezu, ile tu kamolców jeszcze jest. No dobrze, dobrze. Zbieractwo nigdy nie było czymś, co mnie odpychało od gry, a wręcz przeciwnie. Ja bardzo lubię gry ze zbieractwem. Tam się już wychodzi w ogóle. Dobra, 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 dobra. Nie, chodź, chodź, idziemy. To. Tu są schody. O. Oni tu mieszkają. Dzień do. Oni tutaj se hodują. Ej, a mogę coś od ciebie dostać? Cześć, koleżanko. Jesteś koleżanką? O. Widzieliście, jak machała głową? Ja spytałem się, czy jesteś koleżanką? Na pewno pomacha tak. No. Dobrze. Dobrze, czyli no, reagują na mnie. Oczywiście to był przy... O, czekaj, mogę ukraść? Żółta trawa. A może myślę, że się nie obrażą na mnie, jak pozbieram trochę tej żółtej trawy. Może się przydać później. Dzień dobry, władzu. A, o głowie, z Wali Kolejnego. Witaj, świeży Gdańcze. A, dziób wielkiego ptaka, ależ ty okropnie wyglądasz. Niepotrzebni mi zmęczeni wygnańcy. Napij się wody, prześpij się. Wyjątkowo użyj mojego tatami. A potem wróć, jak twoje ciało nabierze sił. Dziękuję ci, mądry przywódco. Ja mam się wyspać, ugaść pragnienie, prześpij się. A gdzie mam ugasić pragnienie? Nie, tu jest spanko. A tu jest pragnionko. Dobra, pójdźmy pierw. Czekaj, bo tutaj jest... Nie, tu dużo mają fajnych rzeczy. O, na przykład jakieś zioła. O, zioła hodują. Dobra, już ich lubię. To jest mak. Będziemy palić mak. Oczywiście to są zioła lecznicze. Jakby co? To nic. Dobra. Ziółka to wszystkie wyzbierałem. Mam jeszcze gałązki, ale dobra. Idziemy się przespać w takim razie. Znaczy pierw się napić. O. O. To moja mordaka? No to ciekawe dopiero. Ja taką też mordkę mam jakąś. Dobra. Panko. O, tam powiedzmy, że tyle. O, już noc jest. Porozmawiaj ze starszym. A, proszę bardzo, noc, nie noc. A oni tutaj harują. Ale ziółka już nie ma, już ziółek. Szepniesz z każdą chwilą. Widzę, że nasze włości jednak robią różnicę. Czas nadszedł, wygnańcze. Musisz zbudować własną chatkę. Nie będziesz dalej wyspał moimi tatami. No, powiedział, spieprzaj dziadu, nie, moim łóżku nie będzie spał. Będziesz potrzebował narzędzi, mój warsztat jest tam. Jeśli chcesz z niego skorzystać, stwórz sobie potrzebne narzędzia. Wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć
da się znaleźć na wyspie. Gdzie kamienie, gdzie liany, to wiem chyba. Różne siekierę, stwórz nóż. Dziękuję ci. A, dobra. To mamy tutaj jakiś warsztat. Będziemy mogli skorzystać z tego. Deszcz pada. Z jego warsztatu. Prosty młot. O. Aha, dobra, czekajcie, bo widzicie te liany, które mogłem tam gdzieś... Musiał zrobić sobie prosty nóż. Cyk. Żeby pościnać te liany. Uwaga, mam nóż i nie zawaham się go użyć. W samoobronie oczywiście. Trudne. Dajcie mi tutaj. Jeszcze ich rozkradnę, jak już powiedział, że mam spitalać z jego wioski i nie spać w jego łóżku. To przynajmniej jeszcze rozkradnę mu, co tutaj ma. O. O, to te liany też mogę? O, właśnie. O. O. Ja pozbierałem, czy jak to ten? Tak, zbieram. Tu co się... O, tutaj. Dobra. Cyk. Ja po prostu muszę machać tym nożykiem, żeby pozbierać te liany. Okej. Okay. Tu jeszcze są na przykład. Tam jeszcze więcej było też tych rzeczy. Ale nie wiem, czy aby nasz tyle potrzebował. Zresztą wydaje mi się, że będziemy mogli się gdzieś rozłożyć, mam nadzieję, niedaleko. Ziomeczka. Ziomeczków właściwie. Zbiegłość w zbieractwie. Żółtą trawę weźmiemy też, bo nie wiem, może się przyda. Ciekawe, dlaczego żółta trawa? O. Rozkradnijmy. Ja, czy mamy tutaj jakiś udźwig? Właśnie tego nie wiem. Czy mamy ogólnie jakiś rzemieślnik? Też tutaj mamy, proszę bardzo. Drwal, budowniczy, łowca i górnik. Mamy takie skille tutaj, proszę bardzo. Czy mamy jakiś tutaj udźwig? Nie widzę. Widzę tylko, że mam ograniczoną liczbę miejsc chyba w zakwie. Ale co do udźwigu, przynajmniej nigdzie nie zauważyłem na razie ograniczenia. Ale o, zbieractwo, poziom 9, no proszę bardzo. A co to mi daje ten poziom w ogóle? Zmniejsza zmęczenie podczas zbieractwa. Zwiększa szansę na znalezienie dodatkowych zachowów podczas zbieractwa. O, proszę bardzo. Już się dowiedziałem, co nam daje to wszystko. Mogę tu się napić? Mogę. Mogę zjeść rybkę? Mogę. Niam, niam, niam. Dobra. Jeszcze kamienie. Dobra. Tak, prostą siekierę na pewno byśmy chcieli zrobić. Cyk. Prosty młot. Cyk. Prosta włócznia. Cyk. No i... Dzidło. Pospolity składnik wielu rytuałów. Spal go na ołtarzu, aby przebłagać bogów. Zróbmy sobie taki jeden. Jeszcze nie wiem, po co on jest. Ale... Widać, że włócznia, tu młotek. Dobra. Najstarszego. Starsi! O, starszy! O, tutaj w ogóle widzę dużo tych. Ale dobra, na razie. Widzę już, że stworzyłeś wykwitne narzędzia. Dobrze, teraz czas byś zbudował swoją chatę. Chcę, by moi ludzie byli wyspani. Wtedy są bardziej przydatni. Lepiej nie zwlekaj i znajdź miejsce pod promieniami słońca. Zgoda. Będziesz teraz potrzebował drewna. Drewno bambusa. Szukaj na zewnątrz, podążaj za ścieżką. Dasz sobie radę. Patrz ku swojej prawicy i bądź czujny. Liany rosną na wyjściach z jaskiń. Przydadzą się do budowania. Porozmawiam później. Niech bogowie oświetlają twą drogę wygnańcze. Jeśli się śpieszysz, możesz przeszukać magazyn. Znajdziesz tam zbyteczne zapasy. Mogą okazać się przydatne. Warsztat. Zbuduj warsztat, aby uzyskać dostęp do miejsca odpoczynku. Załóż rzeźmy liczniczego i skrzyni. Okej.
Q to jest panel budowy. Okej. Okay. Aha. Prywatne jedzenie. Zamki. Warsztat. Drewno, bambus, liany. Okej. Okay. Takie trochę kółko trochę mi przypomina. Weź surowce z promiennego magazynu. O, no to nie, no to surowce pewnie, że weźmiemy. Korzystamy. Panie wodzu, ale teraz ten... Deszcz pada, a ty mnie wyganiasz na te? A nie, nie, to sobie też weźmiemy. Na drogę, dobra, to... Będziemy pamiętać, że tutaj... O, ziółka też chyba tutaj rosną przed tym. Bo ja myślałem, że oni tam hodują te ziółka, bo to jakieś materiały bardzo ważne, a tutaj widzę, że tutaj pełno tych ziółek. Dobra, lećmy w takim razie. O, zbieractwo, 10 poziom. Lećmy w takim razie do magazynu. E, oni to mają jakąś... Ruiny. Dawaj wszystko. Motek znalazłem. I przy czym nie robię motek. Chodź, to jest jakiś taki system nawadniania? Czyżby? Albo taka ścieżka po prostu tutaj. Oni takie ścieżki potrafią? Kurde. Zaawansowane plemię. Nie wiem, czy ja mogę im jeszcze jakoś pomóc. Magazyn? Tutaj magazyn? Mogę wam coś rozkraść? Dziękuję. A, to był tak ogólnie. Magazyn, gdziekolwiek byś... Myślałem, że to będzie... tak, że będę mógł więcej rozkraść. No ale dobra, i tak nimi dużo dali. Rozpocznij budowę magazynu. Teraz pytanie... Ja bym chciał go stworzyć. Może gdzieś tutaj? Bo to jest taka ładna łąka, dosyć duża. Blisko też tych ziomeczków. O, królik. Polowanie włócznią. Celować... Celuj, aby rzucić włócznią. O, dobra. Mogę też rzucać włócznią. A gdzie jest ten królik? O, yes. Natrafiony. Dobra, mamy królika. Polowany. Dobrze! Nie, trafiłem. Łowca, już poziom drugi. Nie, dobre. Rzucanie nam wychodzi. Budowa. Cyk. Prywatne, warsztat. Budowanie chat. Zmieni się na niebieski. Budowa ma jest możliwa. Okej. Okay. Co? O. Budowanie tutaj już takie jest trochę jakby uproszczone. Jak w symulatorach troszkę, nie? Cyk, cyk, cyk. Ale przynajmniej nie stawia się na jakichś od razu gotowych tych. Gdzie tu jeszcze tu? Gotowych asetów już, tylko po prostu jeszcze też buduje się. Buduje. Jak w symulatorze, o. Cyk, cyk, budowniczy dostałem poziom. Cyk. Na łeb nie będzie padać. O, stawiaj tu. Halo. O. Jest. Okej. Okay. Liście tutaj. Cyk, cyk, cyk. Chyba ten tył tutaj mi tak trochę nie pasuje. Chyba, ale dobra, niech będzie. Będzie takie ewakuacyjne wyjście, o, a w sumie może być. Bambus, cyk. Cyk. Drewno, cyk. O. Mamy. Najstarszego. Mamy też swoje stanowisko tutaj, proszę bardzo, ładne. O, i mamy też skrzynię, gdzie będziemy mogli sobie ładować rzeczy. Mamy też jakieś ognisko tutaj, czy coś? Nie, to mamy spanko. Okej. Okay. Czyli spanko, skrzynka podstawowa i stanowisko rzemieślnicze. Dobra, idziemy do starszego. Powiedzieć mu, hej, zbudowałem chatę, co ty na to?
Lubisz mnie już bardziej? Czy nie? Z dzidą do niego pójdziemy. Z dzidą, bo tak będzie, że jesteśmy tacy już groźniejszy trochę, nie? Wiecie, ja lubię. Zastraszenie, poziom paladyn z Baldursie. O, to może do magazynu wskoczyć. Przez dziurę w dachu. Panie starszy. Ale to masz fajne ognisko. Właśnie, może coś byśmy ugotowali. No, możemy tutaj sobie racje żywnościowe gotować. Dobra, to sobie bym zrobił. Żeby nie było. A gdzie to. Aha, dobra, to. To się robi. Z każdego jedzenia się robi takie same te racje żywnościowe. Przyprawione racje żywnościowe, proszę bardzo. Rzemieślnik nam wpadł. No dobra. Panie! Gdzie on uciekł? Starszy, czekaj! Axile! A, wygnajcze! Czy zbudowałeś już chatkę? Rzeczy samej. Gorda! Wspaniale! Widzę, że bogowie cię polubili. Czas byś nauczył się łowić. Spójrz włócznie, będzie ci potrzebna. Gdy poznasz lokalne wody, rybołówstwo będzie proste, a najedzony będziesz wielce przydatny. Dobra. No dobrze. Złap pierwszą rybę. Ej, czekaj. Użyj sokołu wzroka. O. Ale ten sokół wzroka to mogę... Dobra, to jest nasza chata. Idziemy łowić. Łowić rybki idziemy. Tu są bambusy, tu są jakieś te. Pewnie będziemy mogli ścinać. Drzewa. Idziemy. Syk. Dzień dobry. O, dobra. W taki sposób. Użyj tylko złap pierwszą rybę. Dobra, mamy. A, tu też możemy się napić w ogóle. Ja ten soku z roka. Ja mogę po prostu... Te ryby... Dobra, jest. Łowca. Dobra, mamy trochę rybek. Idziemy pogadać ze starszym. Powiedzieć mu, stary! Zobacz, co złowiłem dzisiaj na obiad. Stary! O, ci pokażę rybę. Poka rybę. Jezu, ale no, tak se chodzi, ładnie na laseczce. Gdańcze, czy złapałeś już ryby? Złapałem. Wspaniale. Pamiętaj, by użyć boskiego daru ognia i upiec ryby przed zjedzeniem ich. Poczułeś to, wygnańcze? Góra ognia jest na nas wściekła. To znaczy, że bogowie nie pochwalają naszych decyzji. Musimy złożyć ofiarę, by na nowo ich zaspokoić. Idź, znajdź ołtarz i spal na nim kadzidło. Na znak swej ofiary. Okazuj bogom szacunek i licz, że ich to uszczęśliwi. A, wyruszam. Rytuały. Odprawię rytuał przy ołtarzu, aby odblokować wszystkie... Odblokować dostęp do nowych budynków i przedmiotów. Pamiętaj, aby sprawdzić koszt rytuału przed wyprawą do ołtarzu. Wytworzyć panel ołtarzu. O! 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 Pamiętaj, żeby otworzyć. O! O, dobra. A, dobra, czyli tu mamy jakiś ołtarz, motyka. Ilof, niebezpieczeństwo. Mamy siekierę. Kadzidło jedno. Talizman. Nie wiem, co to jest, jak to zrobić jeszcze. Kościany talizman. I tu potrzebuję kadzidło jedno, żeby odblokować... A, i dopiero talizman odblokujemy tutaj. I bambusowy totem. I chata do spania, i chata rybaka. Okej. Okay. To jest ciekawe, czy będę mógł... później zażądać wioską, tak? Zrobię sobie chatę rybaka, on będzie później mi łowił też te... Dobra. Będzie nam łowił rybki. Tak, więc my sobie będziemy odpoczywać, spać w chatce, a ryby będą się same łowić. Znaczy rybak będzie łowić. I też takie zarządzanie troszkę wioską, jak bym powiedział, nawet
Oczywiście może nie w takim stopniu skomplikowanym jak w Medieval Dynasty, co też nie było jakoś to bardzo skomplikowane, było fajne, ale widać, że też będziemy tutaj takim wioską zarządzać. Jest fajne, fajne. Podoba mi się już. Dobra, gdzie jest ten ołtarz? To już kadzidełko, to ja... A ja mogę tu zrobić też sobie patkę. O kurde, to jest fajna łąka. O, co to? Jakaś wiewiórka tu biega. Zajec. Kurde, no to jest jeszcze fajna też łąka tutaj, nie? Ołtarz, ołtarz. Jakoś gdzieś tędy trzeba iść chyba. Że tu jest jakaś ścieżka. O, czekajcie, bo tu jest ścieżka. Dobra, ta chyba ścieżka prowadzi do ołtarza, coś mi się wydaje. Nie, ładnie tu zrobione w ogóle. No, plemię się tu postarało. O, jest, dobra. Idziemy udobruchać naszych bogów. Mogę coś ukraść od tych bogów? To do tych jest, kamieni też. Będę potrzebował, to już wiem, że... A ukradnijmy im. Nasi bogowie nie potrzebują kamieni, oni potrzebują kadzidełka. O kurde. Drzewo życia. Ej, tu jest nawet bar, tu impreza jest. Tutaj wiecie, niby drzewo życia, niby ołtarz, a tutaj się imprezują i chleją. To jest właśnie. Leją, ziółka palą. Dobra. Cyk. Kiera. Co? A, i kadzidło muszę położyć. Statek? Chyba mam wizję. Odblokowano chata do spania. Bambusowy totem. Poinformuj starszego swojej wizji. Starszy! Miałem fazę. Widziałem... Da się jakoś wyjść też inaczej? Chyba tak. Zastanawiam się, czy tutaj jest kilka wejść do tej... Tu jest wyjście też, nie? Jestem ciekawy, gdzie my tutaj wyjdziemy. Dobra, idziemy inną drogą. Zobaczymy. Ja lubię zwiedzać. O, proszę bardzo, jak tu ładne schodki są. A też przy okazji się dowiemy, jak można jakiegoś alternatywnie dojść do tego ołtarza, bo będziemy na pewno musieli tutaj często przychodzić. O, proszę bardzo. Tędy na przykład można wejść. Mi to nic nie mówi. A, tu jest jakaś ścieżka. Chyba, że... Dobra, chyba przegięłem pałę. W sensie... Wyszedłem, ale nie chciałem z tej strony chyba wyjść. To coś mi się wydaje, że wyszedłem z drugiej strony góry. A nie chcę. W ogóle niby to miała być rajska wyspa, ciągle pada i pada. Co to ma być? Proszę, ja składam reklamację. To miały być słoneczne wakacje. Znaczy pada i pada. A idź pan. Takie wakacje. Dobra, no to tam można na pewno gdzieś wyjść z drugiej strony góry jakiejś. Być może to będzie z drugiej strony to gdzieś zaczynaliśmy, czyli gdzieś tam kurde gdzieś się rozbiłem, ale dobra. To jeszcze pewnie kiedyś rozkminimy. A tymczasem Borem Lasem muszę wrócić tym normalnym drogą. Znaczy muszę czy nie muszę? Chcę wrócić. O, może jeszcze kamienie pozbieramy? Tyk. Tyk. Okej. Okay. No może te linie byśmy jeszcze pozbierali trochę.
Jak już tak tutaj jesteśmy, nie? Bogom się nie przydadzą, a mi jak najbardziej. Lilie w ogóle. Czemu ja to nazywam liliami? To są liany. Nie resztę. To są według mojej mowy wodza. Może nie jestem wodzem jeszcze tej wioski. Ale według mojego plemienia to są lilie. O, i tyle mam do powiedzenia. Nie wiem, żeby się tu nie kłócić. Bo z dzidy potraktuję. Nie, tego nie mogę. A to znowuż mogę, nie? Dobrze, dobra. Dobra, biegniemy do starszego. Stary! Miałem wizję, widziałem statek. Jak statkiem na niebie. Ty stary. Nieważne. Dobra, czekajcie, bo tu jest taka ścieżka i co? I tutaj wyjdę na tą łąkę, czy nie? Bo chcę też się... O, dobra. Czekaj, dobra, tu jest już, widzę chyba moja chatka, tak. Czyli tutaj jak wejdę i tu jest zaraz wejście, taka ścieżka prosto do... Ej, może tą ścieżką też bym dotarł tutaj, bo ona była tam właśnie po drugiej stronie, nie? Stary! Wybrańcze, czy odprawiłeś już rytuał? Jasne. Zrobiłem, co kazałeś. Zobaczyłem coś dziwnego. Wizję. Ognista góra była zła. Ogień był wszędzie. Widziałem różny dziwny znak. I wielka łódź. Chyba oszalałem. Nareszcie bogowie wybrali. Musisz być naszym zbawicielem. Teraz słuchaj. Nie mamy czasu na powolne kroki. Musisz uratować swoich braci i siostry wygnańców. Uratuj nasze plemię. Jeżeli wizja jest prawda, to bogowie już zapomnieli o tej wyspie. Plemię musi rosnąć w siłę. Bez niej nie zbudujemy łodzi, wystarczającej i imponującej, by nas wszystkich uratowała. Brak czasu do stracenia. Ognista góra robi się z dnia na dzień bardziej wściekła. Duże plemię będzie potrzebowało dużo jedzenia. Aby je utrzymać, zbuduj chatę dla rybaka. Zrobię to. Nie ma czasu do stracenia. Bogowie zesłali cię tutaj, nie bez powodu. Znajdź mnie, gdy chata rybaka będzie gotowa. Niech bogowie oświetlą twoją ścieżkę. I idź. Produkcja plemienia. To produkcja plemienia. Znaczy, chodzi o produkcję, jakie będą nasze plemię robić, a produkcja plemienia to trochę zabrzmiało, jakbym miał produkować te plemię. Koszt rytuałów i specjalnych chat jest wysoki. Zadbaj o to, by twoje plemię zbierało zasoby, co pozwoli ci skupić się na zarządzaniu. Dostarcz narzędzia jedzenia do chat z pracownikami. Okej. Okay. Populacja 4, miejsce do spania 4, pracownicy 0, bezczynni. Okej. Okay. Użyj mapy, by znaleźć rzekę. No, mamy tu rzekę, nie? Byliśmy nawet nad nią. Nawet niedaleko jesteśmy. O, tutaj jest w ogóle taka... tu jest jakaś pustynna mapka. Tu jest, widzę, taka jakaś kamienna mapka. A tutaj to już w ogóle kraina kamienia. Ołtarz. 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 A tu widzę, że w kilku miejscach są ołtarze. Aha, i my jesteśmy tutaj, ołtarz. To jeszcze taki trochę inny bomb. Ten. Ona irytowała, bo tutaj szybką podróż. Szybka podróż. O, proszę bardzo. Będzie też do blokowania. Tak, są cztery biomy tutaj podobno właśnie. O, ten i ten chyba. A to już taki wygląda. A, tutaj jest ołtarz jakby już w tym wulkanie chyba. No dobra. Postaw chatkę na rzece. Na rzece. I czekaj. To ta rzeka jest gdzieś tutaj. Panie starszy. Ja jestem trochę już zmęczony też. Nie? Powinienem trochę pospać. O. Tutaj bym musiał na tą rzekę, to bym trochę musiał zejść w dół. Ale dobra. A w ogóle to stać mnie na tą rzekę? Prywatnie, chatka do spania, nie, jedzenie, bambus potrzebny. Dobra, idziemy pościnać bambusa. Dobra, jest siekiera.
Dawaj babucha. Liście. Dobra. A nie mogę jakąś chatkę drwali zrobić, żeby oni mi ścinali te bambusy? Dobra, czy mnie stać już na to? Stać. Okej. Okay. Idziemy nad rzekę tutaj. Cyk, cyk. To jest jakiś... Produkcja, jedzenie. Aha, czyli ja muszę to konkretnie postawić nad rzeką. Okej, okay, 95... O, dobra, tutaj jeszcze też procentowo jest ile... O, tu jest 100%. 59, 100. Dobra, cyk. Opuść obszar budowy. Aha, dobra. Cyk. Dobra, cyk. Cyk. Bambusa więcej potrzebuje. A, czyli do ten bambus taki podstaw, to żeby podstawić podstawowe, ale my teoretycznie potrzebujemy go później, żeby coś zrobić, to potrzebujemy więcej zasobów. Dobra, nie, jest fajne tak pomyślane, bo przynajmniej jest co robić, nie? Tutaj ci mówią, idź pozbieraj bambusa. No, idziesz pozbierać bambusa, nie? Dobra, zobaczymy jak skończ wszystkie fazy budowania. Okej. Okay. Fazy mi każą mieć, no to będą fazy. Tu. Gdzie? Tu. Bambusa nie mam. Dobra, w ogóle to mi się chce jeść. Cyk. Napijemy się jeszcze. Robi się ciemno. Ja bym poszedł jeszcze się pospać. Wiesz, no, robota robotą, ale trzeba też trochę odpocząć, nie? I o 7 rano. O, do 8 nawet. A co? Że słońce przynajmniej wyjdzie. No i teraz to można pracować, kurczę. Od razu inaczej w takim słoneczku, nie? Cyk. Od razu się przyjemniej pracuje. Od razu da się siekierą machać. Tutaj jest bambus. Dzień dobry. Dobra. Cyk, cyk. Jeszcze? Coś tu, o dobra. Drewno. Cyk, bambus. Jeszcze coś? Jeszcze. O, tutaj. Bambusowy totem. O, dobra, czekajcie. Ja muszę chyba to wytworzyć, nie? Ale to bym musiał wytworzyć w stanowisku rzemieślniczym. Bambusowy totem. Tu. 10 bambusów. No. A czy ja mogę jeszcze odskubać wasz ten magazyn? Bo jestem ciekaw, czy oni tutaj będą uzupełniać. Za jakiś czas. Nie ma tak łatwo. Myślałem, że oni tutaj pracują w tej wiosce, a nie się obijają. Dobra, ja ich muszę nauczyć roboty. Ja ich muszę O. Zobacz, ten się obija tutaj. Halo. Witaj, świeża rybko. Powinieneś pracować ze starszym. Rób, co ci powiem, porozmawiam później. Dobra. Świeża rybko, ty do mnie. Może jeszcze kaczuszko. Żabko, ty moja. Świeża rybko. Kurde. Jak ja zaraz wyciągnę włócznie. Na szczęście
Nie mam pałki, żeby ją wyciągać. Tylko włócznie. Dobra. Chyba mam wszystko, co potrzebuję na ten totem. Zróbmy bambusowy talizman. O, talizman też mógłbym zrobić. Dobra, wytwórzmy ten totem. To jest coś, co potrzebuję do skończenia tej chatki. No to chyba tak tamtą stronę. Aha, dobra, tutaj pokazuje mi, że to jest nieskończona ta chatka. Dobra. Ej, to też fajnie, bo na kompasie widać, co jest. Voila. Najstarszego. A co tu mogę? O, tu mogę. I tu mogę przypisać ludzi. O, mogę też dać tu włócznie. Przypisane do wioskowy magazyn. Włócznie. Aha, tylko że w magazynie chyba muszę dać im włócznie. Z tego jak rozumiem. No dobra, ale to łatwo będzie zrobić po prostu włócznie. Starszy! O, chcę z tobą pogadać. Bo stworzyłem to, co chciałeś. O, pozdrowienia, wyrzutku, co nowego? A ta rybaka zbudowana. O, to dobrze, czas by spłynęli, ruszyli do pracy. Przynieś narzędzia, umieść pochodni. Nie w totemie. Obok drzwi chatki, więcej pochodni to więcej pracowników. Prosty sygnał, nieprawdaż? Ponadto, pracownicy muszą jeść. Masz tu rację żywnościową, zanieś je do chaty rybaka. Rozumiem. Jedzenie i narzędzia do chaty rybaka, jasne. Zanieś włócznie do chaty rybaka. Zanieś 5 racji do chaty rybaka, przydziel plemienia do chaty rybaka. Okej. I tak, zróbmy sobie włócznie. Znaczy może nie sobie, tylko bardziej dla tamtych ziomeczków. Cyk. Mi dał też tych... A jak można dzielić te... O, dobra. Lewym kontrolem, jakby ktoś się pytał. Można po prostu dzielić. Czyli rozumiem, że teraz muszę dać do chaty rybaka. Czyli tutaj. Tak? Nie, czekaj. Tu. Włócznie. Racje żywnościowe. I przydziel członków. I łowią rybki. No i proszę. Od razu poszli łowić ryby. No to czyli tak, żarcie już wiemy jak produkować. Starszy, w ogóle przypisałem na razie wszystkich do tej wioski, do tych, do łowienia. Ale mam nadzieję też, że będę mógł mieć więcej tych współplemieńców. Dzień dobry. Pozdrowienia, wyrzutku, co nowego? Zaniosłem narzędzia. A pochodnie umieściłem w totemach. Dobrze, tylko pamiętaj, że plemię musi spać. Noc jest święta, każdy potrzebuje snu. Sprawdź też, czy plemię ma wystarczająco zapasów. Jedzenie jest kluczowe do utrzymania tempa pracy. Musisz przynosić pracownikom jedzenie. Ale plemię ma już ryby, prawda? Najpierw musisz usmażyć rybie. Najlepiej już teraz złóż ofiary przy ołtarzu i zbuduj chatę kucharza. Możemy tam zrobić jedzenie dla całego plemienia. Rozumiem. Uiii, służka dzidło, służka talizman. Dobra. Ale kucharza to sobie zrobimy oczywiście już w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Dajcie znać w komentarzu, jak wam giereczka przypadła do gustu, czy nie. Czy wam się podoba, czy nie. Taki dosyć prosty w budowaniu tak dalej survival. No bo też mam tutaj głód, bićko i podobne rzeczy. Z jakby zarządzaniem tutaj plemieniem całym, nie? Będziemy mogli też trochę taki medieval dynasty, tylko że taki bardziej prosty w założeniu i bardziej taki jakiś zarządzaniem plemieniem. Podoba mi się ten początek, powiem szczerze. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Jak wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!